Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest dla mnie wielki zaszczyt i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj w tak wspaniałym gronie tutaj na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosić powstanie Polskiej Fundacji Narodowej. Polskiej Fundacji Narodowej, która będzie łączyła w sobie właśnie skuteczność działania, siłę promowania Polski i społeczną odpowiedzialność biznesu. Bo dzisiaj ogłaszamy powstanie fundacji, która tak naprawdę bierze się właśnie z siły i odpowiedzialności spółek Skarbu Państwa. Jestem wdzięczna, bardzo wdzięczna inicjatorom, o których jeszcze będę mówiła, ale tym, którzy z taką ideą się zgłosili. Padł pomysł, ażeby spróbować stworzyć podmiot, który będzie zajmował się promowaniem Polski. Ale nie promowaniem Polski w takim potocznym tego słowa znaczeniu, tylko poprzez pokazywanie czy promowanie poprzez działania PR-owe różnych inicjatyw. Ale żeby był to podmiot, który wykorzystując siłę i właśnie energię spółek Skarbu Państwa budował polską markę. Bo właśnie Polska Fundacja Narodowa będzie budowała markę, która nazywa się Polska. Będzie budowała tę markę poza granicami naszego kraju. Polska Fundacja Narodowa będzie miała za zadanie pokazywać Polskę piękną, Polskę przyjazną, Polskę, do której warto przyjechać, Polskę ambitną, Polskę, w której są ogromne możliwości, wspaniali ludzie, wspaniałe pomysły. Jesteśmy państwem, który ma wielkie ambicje. Chcemy zdobywać świat, chcemy zdobywać rynki. Jesteśmy do tego przygotowani i teraz czas zrobić ten kolejny krok, którym jest właśnie Polska Fundacja Narodowa. Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim szefom spółek, którzy dzisiaj tutaj na giełdzie razem z nami są, którzy podpiszą list intencyjny do powołania Polskiej Fundacji Narodowej, ale chcę bardzo serdecznie też podziękować człowiekowi, który wymyślił tę fundację, wymyślił tę ideę, przyszedł do mnie, kiedy rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby właśnie ten potencjał polskiego biznesu wykorzystać, ale jednocześnie, żeby skuteczniej promować Polskę, budować polską markę, bo do tej pory działo się to w sposób, który nie do końca spełniał nasze oczekiwania. Uważamy, że powinno być to lepiej, skuteczniej, bardziej skoordynowane. I pojawiła się ta idea, pojawił się ten pomysł, kiedy rozmawialiśmy o tym właśnie, jak to można robić lepiej. I tą osobą i tym człowiekiem, który wymyślił Polską Fundację Narodową, jest siedzący tutaj minister Dawid Jackiewicz, któremu bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję dzisiejszego dnia. Wierzę w to bardzo serdecznie i wierzę w to głęboko, że Polska Fundacja Narodowa przyczyni się do tego, by o Polsce mówiło się jeszcze lepiej, jeszcze więcej i by marka Polski była rozpoznawalna wszędzie tam, gdzie rodzą się nowe, wspaniałe idee i by ci, którzy chcą realizować swoje marzenia, wiedzieli, że w Polsce można to zrobić najlepiej. Dziękuję bardzo.